No na pewno, no, bardzo dobry zawodnik i dziwię się, że tak późno, bo akurat na tej pozycji jest deficyt, a rzeczywiście jest to bardzo dobry zawodnik. Ma też korzenie, bo nie jest tak, że on nie jest. Bardzo szybko nauczył się po polsku i jeszcze ma babcię z Polski, także jest to na pewno bardzo duży, jeżeli chodzi o niego, atut. No i pewno samo podejście do niego było bardzo profesjonalne i cieszę się, że taki zawodnik gra, bo to jest też gdzieś tutaj jakiś rozwój w Jagiellonii, tak krok po kroku się rozwijał. Jakby zagrał w reprezentacji, bym się cieszył, jakby zagrał w Serie A, później jeszcze, to jeszcze bardziej, bo to na pewno każdego losy piłkarza, którego się gdzieś prowadziło, to trener każdy zazwyczaj śledzi.